Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Carlab, ich piana dwufazowa Beamer. Tak jak widziałeś, jeżeli chodzi o pianownicę PA 1 do 10 miazga, spływa szybciutko, nic nie robi, kompletnie, z tego względu, że jest za ciężka. Próbowałem też 1 do 20 i 1 do 30 jest całkiem względnie, ale ta piana niestety, jeżeli chodzi o pianownicę, ona nic nie robi. Tak naprawdę moim zdaniem ona się nie nadaje do pianownicy PA. Z tego względu, że robotę ona robi dopiero przy oprysku. We'll be right back.
miazga, co? Całkiem nieźle. 1 do 10 w ogóle ogień. No, nic dodać, nic ująć. Miażdży. 1 do 100 też całkiem fajnie zbiera. Idealnie moim zdaniem jest 1 do 30. 1 do 20. 1 do 30. Tutaj jest, żeby rozcieńczać 1 do 15 lub 1 do 30. 1 do 30 jest fajnie. Ale na temat pian mocnych, zasadowych, tu jest napisane pH 14. Mnie pokazało 13. Na temat pian zasadowych znasz moje zdanie. Pokazałem już kiedyś, co one potrafią. Propozycja filmu się pojawi. Ta piana jest killerem, można powiedzieć. Jest mocna, agresywna i zapach jest... Tam coś oszukuje, że tam ma być niby cytrus, ale rewelacji nie ma. I najgorsze jest to, że jest ciężka do wypłukania, jeżeli chodzi o pojemnik. Naprawdę trzeba się namęczyć, żeby z pojemnika przelać ją do, powiedzmy, do pianownicy. Tragedia. Naprawdę klei się niesamowicie, no, trzeba walczyć. Dawno nie miałem tak wkurzającej piany, jeżeli chodzi o rozmieszanie. Kolejna rzecz, wodorotlenek sodu i wszystko jasne. Znaczy, jak nie lubisz swojego auta, to katuj. Dla mnie takie piany nie, u mnie na moich autach nie mają miejsca, chyba że przyjeżdżają znajomi, którzy auta nie myli pół roku. To tak, wtedy można się pokusić o taką pianę. A do bieżącego mycia, ja moim zdaniem, szkoda auta, bynajmniej mojego. To jest moja subiektywna opinia. Twój wybór, czy męczysz taką pianą auto. Mnie piana w żadnym stopniu nie urzekła. W żadnym. Oprócz tego, że jest killerem, naprawdę zero przyjemności. Oprysku nie lubię. Zapachu tutaj raczej nie ma. A, i co jeszcze jedna rzecz. Przy 1 do 10 z oprysku nawet ciężko się ją wypłukuje. Niestety ta piana i z pianownicy też. Jak atakowałem, bo nie chciałem wypłukać, ciężko się wypłukuje. Fajnie się wypłukuje właśnie tak. 1 do 30, 1 do 10. Tu robi robotę. No dobrze, moją subiektywną opinię na temat tej piany znasz. Killer. Bardzo mocna, zasadowa piana, która u mnie nie ma racji bytu, z tego względu, że jest za agresywna. I dlatego ja piany i szampony traktuję jako produkty, które mają sprawiać mi przyjemność. Zmiękczyć delikatnie brud, a nie umyć auto. Ta 1 do 10 można powiedzieć, że go praktycznie umyła. Pokazałem to na białym szerszeniu. 2 tygodnie auto nie myte, albo i 3. Kilka opadów, auto jeździ po mieście, więc w trasach na pewno mocniej wbiłby się ten brud. A tutaj no taki letni brud, powiedzmy 2-3 tygodniowy, ale zebrał go, można powiedzieć, że perfekcyjnie. Tak naprawdę, więc ostry zawodnik. No dobra, nie będę przymulał, moją subiektywną opinię znasz. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!